autostrady i drogi ekspresowe czy drogi krajowe to chyba taki element infrastruktury, którego nigdy nie jest za dużo. Można powiedzieć o wielu rzeczach, że co za dużo to niezdrowo, ale akurat o drogach bezpiecznych, o drogach szybkiego ruchu tego powiedzieć nie można. Jesteśmy na dobrej drodze do połączenia północy z południem. Do tej pory można powiedzieć trochę tak z pewną dozą uszczypliwości, że budowaliśmy połączenia wschód-zachód, czyli po to, żeby można było tranzytem przez Polskę przejeżdżać. To oczywiście również było bardzo ważne, jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy podróżują, przede wszystkim też dla towarów przewożonych na zachód i na wschód, ale szczególnie cieszę się, że dzisiaj w duchu naszej filozofii Trójmorza, czyli łączenia północy Europy z południem, nadrabiamy te zaległości i tu konkretnie dokonujemy kolejnego wielkiego kroku w kierunku połączenia Śląska z Pomorzem przez Łódź, przez Kujawy, przez regiony, które cała ta autostrada połączy nas później z południem Europy, a więc zwiększy szanse zarówno komunikacyjne, infrastrukturalne w obszarze handlu, ale też zwiększy komfort życia mieszkańców. Polskie drogi muszą być bezpieczne, polskie drogi muszą być komfortowe i polskie drogi muszą być przewidywalne, jeżeli chodzi o czas przejazdu. To jest cel rządu, jaki sobie wyznaczyliśmy. Wiem, że to jest cel pana premiera Mateusza Morawieckiego, wiem, że to jest cel wszystkich tych, którzy pytają, kiedy ruszt komunikacyjny w Polsce będzie zrealizowany, kiedy będzie gotowy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie prowadzi politykę łączenia głównych szlaków komunikacyjnych w korytarzach komunikacyjnych. I tak w układzie południkowym, i tak w układzie wschód-zachód.